Yo, hej, cześć, siemanko, witam was serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Co dzisiaj? Tak, dzisiaj MTA znowu. Co mianowicie, zajmiemy się dzisiaj w końcu tym Turismo. W końcu lampy do niego wpadną. Jakie? Sam jeszcze nie wiem. Także przekonajmy się sami na własnej skórze. Jak widzicie, mam też nowy domek. Tutaj pozdrowienie jeszcze dla Frytki, bo od Frytki go właśnie zakupiłem. Ale myślę, że go wystawię na sprzedaż, bo kurde, troszeczkę mi nie pasuje, troszeczkę krzywy ten podjazd ma. Myślałem, że to nie ten domek, tylko parę domków tam dalej. Ale mniejsza z tym, na razie mam taki domek, tamten sprzedałem, mój poprzedni, także ten również jest na sell. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany, oczywiście walcie śmiało. A my co? A my udajmy się może do... Kurde, gdzie by tu lecieć? Może do San Fierro. Tak, udajmy się do San Fierro. Udało mi się w końcu sprzedać Super GT. Tak, jakiś czas temu udało mi się sprzedać Super GT. Też widz ode mnie go odkupił, troszeczkę się nade mną zlitował, także oczywiście ziomeczku, dla ciebie wielkie pozdro. I przez to, że Super GT zostało sprzedane, możemy sobie w końcu pozwolić na założenie właśnie owych lamp do Turismo. Tak, w końcu w Turismo będę miał lampki. Mega, mega, nie mogę się doczekać na ten moment. I jeszcze co do lampek, tak się zastanawiam, kurde. Chyba coś w kolorze fioletowym zrobimy, tak mi się wydaje przynajmniej, bo tak powiem wam, że siedziałem. Żółte, no mamy już w Elegancie, niebieskie również mamy w Sultanie, także no może być ciężko coś dobrać, ale to już zobaczymy na samym wyborze właśnie lamp w komponentach. Całe szczęście komponenty mamy bardzo, bardzo blisko, także już praktycznie jesteśmy. Jeszcze tutaj wam tylko napomnę, co do samego echa na filmach, bo mogliście ostatnio zauważyć straszne echo na filmie z MTA. Serdecznie was za to przepraszam, za ten poprzedni odcinek, ale no tak jak mówiłem, jestem teraz w innym studiu, w innym pomieszczeniu i to pomieszczenie dopiero w przyszłym tygodniu będzie zaadaptowane, będą pianki, będzie wszystko mega tak bardziej profesjonalnie zrobione, można by tak nazwać. Także co, lećmy sobie, wypłacimy sobie kasę. Wypłaciłem sobie 201 tysięcy, mam nadzieję, że starczy. No i tutaj będziemy myśleć, co tak naprawdę zamontować, bo tak jak mówię, nie wiem jeszcze totalnie. Także przejdźmy sobie tutaj do wyboru lamp. Purpury byłyby spoko, myślę. Tak jak w Cheetaszku. Co tu mamy? Winne. Winne też, niczego sobie. Ale zastanawiam się tutaj nad rubinami albo cyklamenami, tak naprawdę. Bo tutaj te cyklameny, no kuszą mnie, są takie mega, mega intensywne. Rubiny też są całkiem, całkiem niezłe. 170 tysięcy, zostanie nam wtedy 32 tysiące, 33 w sumie, mało co. Ale mamy też lampy typu właśnie chabrowe czy lazury. To też by fajnie wyglądało, myślę. Tylko no kurde, no mam mega, mega dylemat. Mam mega dylemat, nie wiem co montować. Kurde no, ciężko. No kurde, usunęli pigi, patrzcie. Nie ma pigów, lol, nawet nie widziałem. Także szkoda, że sprzedałem mojego Jesterka. Dobra, co my tu mamy jeszcze? Kurde, te cyklameny. Tylko później do różowego ciężko kolor dobrać też. Lazurki. Może icy. No kurde, totalnie nie wiem. Nie wiem co tu założyć. A więc dobra, już chyba przemyślałem całą sytuację. Chyba, to jest dobre pytanie. I pójdziemy w te cyklameny. Mam nadzieję, że to będzie dobry wybór. Chociaż kurde, te lazury też nie są złe. I wtedy pasowały pod zielonego turka, pod czerwonego turka. Nie, dobra, bierzemy te cyklameny za 170 koła. Mam nadzieję, że to nie będzie wielki błąd. Także co, zmień kolor świateł, mamy cyklameny. Dodajmy sobie jeszcze kolor licznika, też cyklamenowy. Jest cyklamen za 15 koła, zmień kolor licznika. No i zostało nam 18 tysięcy niecałe. Czy możemy jeszcze coś do tego dołożyć? Na pewno będę chciał tutaj dołożyć LPG. No i w przyszłości, tak jak mówiłem, te szybki 40. A na ten moment wyjedźmy i sprawdźmy, jak wyglądają nasze lampy właśnie w Turismo. Miejmy nadzieję, że to fajnie siądzie. Myślę, że jeszcze pokombinuję troszkę nad RGB. Wyjedźmy sobie na taką drogę, gdzie jest więcej światła może. O, tutaj. Tutaj sobie stańmy, tutaj jest więcej światła. No i co? Sprawdzamy chyba, nie? Także co? Zobaczmy efekt. Kurde. Fajnie to wygląda. Fajnie to wygląda. Mamy teraz Turismo na cyklamenach. Fajnie. Fajny to efekt ich dało. Możecie dać w sumie znać, co sądzicie o tych lampach. Myślę, że lazury też by nie głupio wyglądały. Ale jednak coś mnie ciągnęło do tego różowego, fioletowego. Tutaj typowo różowe, bo naprawdę mega to fajnie wygląda. Myślę, że sobie zrobię jeszcze takiego szarego turka, jak był właśnie Cheetah. Bo myślę, że to też fajnie siądzie i do tych lampek też mega, mega przyjemnie to będzie wyglądać. Także w sumie dobrze kupiłem sobie ten nowy domek, przynajmniej nie będziecie w
chwili przed odcinkiem owego Turismo, także taka mała niespodzianka właśnie, że założyłem owe lampy. Jak mogliście zauważyć, dla spostrzegawczych, na domku jeszcze coś stoi. Nie stoją tylko trzy autka, stał też Moonbeam. Za chwilę wam go zaprezentuję. Tutaj niestety musimy kawałek objechać, żeby nie skracać. Także przejedźmy sobie ładnie, nie skracając. Oczywiście turkiem trzeba troszeczkę pojeździć. Tak jak mówiłem, jeszcze upa czwórki mi tutaj brakuje, bo troszeczkę za mały skręt. Ale to już wszystko w swoim czasie. Już najdroższe mamy za sobą. Zostały tylko silniki, jakieś tam LPG, jakieś tam drobne dodatki typu właśnie jakieś tam szyby, ograniczniki, wykrywacze. Bo tak jak wiecie, turka robimy na fulla. Na fulla na razie bez nitro. Może w przyszłości jakieś nitro wpadnie. To zobaczymy, jak tam pójdzie z zarabianiem na owy właśnie nitro. O kurde bele. No, z hamulce to on ma słabe właśnie bez tego ABS-u. Tak się zastanawiam, czy go przemalować. Nie, dobra, na razie zostawmy go takim niebieskim, jak jest. W sumie ta tablica rejestracyjna fajnie pasuje do znaczka właśnie Grotti. No i co? Wjedźmy sobie na chatkę, już wjeżdżamy i zaraz wam zaprezentuję kolejny z nowych nabytków i kolejny w sumie taki projekt, by można powiedzieć. Bo chcę go też troszeczkę zrobić, nie oczywiście na 2.2, ale jako takie fajne autko do pojeżdżenia sobie. Także zostawmy sobie turka z negatywikiem, oczywiście fajnie się to już prezentuje, no kurde patrzcie. No, mi się podoba. A nowym nabytkiem jest Moonbeam. Tak, przejedziemy się kawałek tym Moonbeamkiem. Myślę, że zmienimy mu kolor, bo coś planowałem właśnie z tym kolorem zrobić. Jest to, jak możecie zauważyć, Moonbeam na orzechach, tak. O ile się nie mylę, są to orzechy. Także całkiem przyjemna nowa lampa. Taka kremowa, myślę, że takie kremowe, ciemne kremowe RGB by do niego pasowało. Także skoczmy sobie owe RGB zrobić. Oczywiście felgi też pójdą do zmiany. Up trójeczka, żeby to fajnie naprawdę wyglądało. I myślę, że to zrobi efekt. I będzie można się pokazać właśnie na jakichś zlotach. Takim właśnie Moonbeamem. Także ja tu zrobię jakiś na szybko RGB i zaraz do was wracam. Dobra, wyszło mi coś takiego. Sprawdźmy, jak to będzie wyglądać z lampami. Myślę, że to powinno w miarę fitować. No, w miarę to wygląda, także zostawmy oczywiście tak. I tak jak mówię, felgi pójdą do zmiany. Oczywiście gleba, jakaś rejka fajna. I takiego klocka sobie właśnie zostawimy, bo fajnie to naprawdę wygląda. Nie wiem, kiedy go zaczniemy, bo tak naprawdę teraz się skupiam właśnie na tym Turismo. Chciałem sobie jeszcze kupić właśnie tego Vincenta, bo Vincent mi się teraz mega podoba. Kurde, totalny kozak jest. Także jak ktoś ma Vincenta 1.6, walcie oczywiście śmiało, bo takiego bym sobie właśnie zakupił. Oczywiście jak będę miał kasę, bo tak jak widzicie, mam aktualnie 17 tysięcy. Jest to straszna lipa z kasą. Ale no, troszeczkę pokopiemy, troszeczkę coś tam podziałamy i myślę, że pozarabiamy. Tak jak właśnie mówiłem, może jakieś streamy się zaczną odpalać powolutku. Także powoli damy radę. No, także Moonbeam już jest, no powiedzmy, zrobiony w jakimś tam stopniu, kolorek fajny dostał. No i najważniejsze, cyklameny do Turismo. Także co? No to było na tyle. Także oczywiście strzelcie łapę do góry, na dole komentarz. Oczywiście zostawcie subskrypcję, dzwoneczkę, żeby kolejne odcinki was nie ominęły. No i co? Widzimy się w następnych produkcjach. Trzymajcie się, na razie, cześć. Hejos!